Także witam bardzo, słuchajcie, w kolejnym odcinku z tej strony oczywiście Metaga, was witam z serii Bracia na Polskiej Farmie. Standardowo oczywiście na początek tego materiału proszę was zostawienie łapeczki w górę po dzisiejszym materiałem. Na poprzednio oczywiście z Farminga 2019 zostawiliście coś ponad 1500 łapek w górę, za to oczywiście jestem zadowolony. Jak powtórzycie wynik, no to oczywiście zrobimy kolejny fajny odcinek z udziałem tutaj głównych bohaterów tej serii. Zostawcie oczywiście subika na kanale, bo lecimy teraz oczywiście po 36300 subskrypcji. Zostaw suba, zostaw łapkę w górę, napisz komentarz z hashtagiem, a hashtagiem dzisiejszego odcinka będzie hashtag tabletki. Ja wam przypnę oczywiście serduszko, no i zapraszam was na grupę Facebooku Szwagry Piwcia, link macie podany w opisie. I widzę od razu na początku tego odcinka, pewnie zapytacie się, jakie Mietek znowu tabletki, co coś znowu wymyślił, jakie znowu tabletki. Tabletki widzowie, tak, dokładnie tabletki, dzisiaj taki jest hashtag, z tabletkami widzowie jest taka sprawa, że dzisiaj jedziemy na początku odcinka, naszym oczywiście BMW, który został stuningowany na poprzednich odcinkach, został dodany spoiler, obniżone progi jak widzicie, zmienione tablice rejestracyjne na waszyngtonowskie i o dzisiaj widzowie jedziemy do apteki, po tabletki, po jakie apteczki, po jakie leki i po co? To wszystko zobaczycie pod apteką. No najpierw tam jedziemy do apteki, weźmiemy leki, a potem wam dalej opowiem, jaką sytuację dzisiaj będziemy robić. Albo może od razu wam powiem. Dzisiaj odcinek będzie widać związany z Jasonem. No także ci, którzy czekają na Jasona, także dzisiaj widać będzie odcinek z Jasonem. No jak wiecie, jak jedziemy po tabletki, to widać będzie coś prawdopodobnie będzie związanego z otruciem Jasona. Tak widzowie, jest to oczywiście widzowie. Jak będzie widzowie coś związanego widzę z tabletki. O, to wojsko jedzie. Czy to Jason pojechał? Czekajcie. To Jason jedzie czy wojsko? Czekajcie, matka jest. Dobra, Jason jest. A, to widzę, Jason przyjechał. Już wojskowy ten pojazd. Ty! I rura do jego lekalu. Pojechał, ale... dzisiaj widzowie pojechał. Dzisiaj widzowie tak jak mówię, napad jest oczywiście na Jasona. Spróbuję go widzowie jakoś potruć, utruć, dać mu widzowie leki nasenne oczywiście, a po co? Po to oczywiście żeby zdobyć widzowie klucz do naszej skrzyni, która leży oczywiście u Marka Tomaszewskiego na złomie. Mieliśmy widzowie to dawno widzowie zrobić z otwarciem tej skrzyni, ale widzicie, są małe problemy. Małe problemy oczywiście, które nam przeszkadzają tutaj w sprawie Jasona, bo jak widzicie, Jason ma przy sobie klucz. Żeby oczywiście oddał nam ten klucz, musimy widzowie go, tego niestety widzowie, ale jakoś zmusić. Środkami nasennymi, jakimiś lekami przeciw, nie wiem. No zobaczycie widzowie za chwilę, jakie leki mam przyszykowane. Stały oczywiście widzowie już zamówione, te leki na mnie czekają oczywiście do odebrania. Zajedziemy oczywiście do pod aptekę, która widzowie znajduje się oczywiście tutaj. Tyk. O, jak widzicie widzowie, te widzowie aktualnie, te leki już tutaj sobie fajnie leżą tutaj w opakowaniu. Za chwilę wam pokażę, z jakiej one są dokładnie firmy. Otwieramy oczywiście bagażnik, bo w bagażniku będziemy oczywiście trzymać te sobie te leki tutaj. Potem podłożymy je, bo one wiecie, aktualnie Jason przybywa oczywiście i śpi, przebywa prosto w domu oczywiście u Darka. U Darka przybywa, śpi, wiecie, może będzie głowa bolała, coś tam będzie, może miał jakieś problemy oczywiście aktualnie zdrowotne. To wtedy myślę sobie zażyje Jason i będzie wszystko spokojnie i elegancko sobie zaśpi, a ja wtedy wezmę prosto sobie klucz i spróbuję otworzyć skrzynię u Marka Tomaszewskiego. Dobra, więc tak widzowie, co to są za leki? Jak widzicie, mają prosto zawartość tych tabletek. To oczywiście jest 50 tabletek, widzicie, 50 sztuk. I oczywiście widzę firma, która widzę wyprodukowała te leki, oczywiście, żeby na te objawy, to oczywiście firma Nie Pierdol Max. Jak widzicie, lek na wszystko oczywiście jest. Wskazówki do stosowania. Jeżeli ktoś po prostu ma ból dupy, głupie pierdolenie, to oczywiście widzicie, musi zadać Nie Pierdol Maxa. Uzależnienie się nad sobą, czarnowictwo, wymówki i usprawiedliwienia. Jak widzicie, przed użyciem zapomnę się z treścią ulotki dołączonej do... Pomocy! O, widzicie, na przykład widzowie na takie akcje, to musicie widzowie zadać sobie oczywiście ten lek, jak widzicie, nie?
Pomocy! Na hak mi wziął, na hak! Zabieramy widzowie oczywiście całą paczkę tutaj, bo ona mi powiem wam widzowie, że na tego, na Jasona to chyba te 50 tableczek będzie chyba, chyba za mało, nie? Na jego widzowie robienie roboty tutaj na woli brunowskiej, nie? Zamykamy oczywiście bagażnik. Mam nadzieję widzowie, że po drodze oczywiście nam widzowie te leki nie wypadną, bo musimy je widzowie bardzo tutaj bezpiecznie zatransportować te, oczywiście te leki do domu oczywiście do Darka. Ktoś tu jedzie? Andala. Ooo, gdzie on cholera jasna, przecież go tu nie ma. Czekajcie, teraz tak, zajedziemy sobie tutaj. Tak, widzowie, nie ma go tutaj. Jak on teraz aktualnie widzę i palandruje sobie gdzieś po wiosce, powoli brudowskiej, to myślę, widzowie, że mam dobre oczywiście możliwość teraz do podłożenia oczywiście te leków, nie? Mówię, widzowie, ja leki położę, widzowie, leki położę oczywiście na stole, nie? Leki położę na stole, on oczywiście tutaj te leki weźmie, potem widzowie jakoś zasnie, ja wtedy będę miał, widzowie, możliwość oczywiście wzięcia klucza. Klucz oczywiście prawdopodobnie będzie miał przy sobie, także będzie widzowie, wiecie, będzie spał, to nawet nie będzie czuł, że ktoś będzie mu, wiecie, grzebał w spodniach, że tak powiem, nie, czy tam w kurce, gdzie on tam będzie to trzymał, to będzie trzymał. Ja jakoś mam nadzieję, że oczywiście akcja się uda, jeśli powiedzie, że potem od razu będziemy mieć klucz, widzowie, to od razu nie będziemy już czekali, tylko od razu nie będę. Pojadę sobie oczywiście do Marka Tomaszewskiego, otworzę oczywiście skrzynię, nie będę widzowie was wstrzymał w napięciu. Tak to oczywiście ogarniemy, ale mówię, najpierw to trzeba będzie, widzowie, podłożyć oczywiście tutaj te leki. Moim zdaniem możemy tutaj tam podjechać oczywiście BMW, od razu otworzymy sobie bagażnik i będziemy tutaj nosić to przez pola. Podjedziemy sobie oczywiście na gospodarkę do Darka. I oczywiście wjeżdżamy od razu, nie czaimy się, drzwi jak widzicie elegancko są otwarte. Mam nadzieję, że w środku oczywiście nikt się nie znajduje, musimy tutaj sprawdzić przed. Sprawdzimy sobie oczywiście przed, żeby potem nie było problemu. Widzicie, widzowie, nie, co tutaj burdel jest. Burdel na kółkach. Ludzie po zabijaniu śmierdzi, widzowie, nie tych, no, niezmiernie, widzowie. To tak śmierdzi tutaj tymi ludźmi, ale to co poradzić, nie? Teraz tak, widzowie, wjedziemy sobie oczywiście tutaj, widzowie, gdzieś tak do orga... Cholera, jasne, widzowie, przyjechał. Mam, widzę, nadzieję, że mnie zauważył. Łazi, ktoś tu łazi. Zrobimy, widzowie, tak, o. Tu zajedziemy. O, zgasimy sobie, widzowie, auto. O, to widzowie mnie nie zauważy, otworzymy sobie widzowie bagażnik. Teraz tak, on przyjechał widzowie, tylko że gdzie on teraz jest, żebym ja widzowie mógł pójść do domu się tego. Dobra, nabierzemy oczywiście widzowie leki, 50 kapsułek, jak widzicie, 50 tabletek. Zaniesiemy mu widzowie szybko, jak najszybciej oczywiście widzowie tutaj gdzieś, nie wiem, położymy tak, że widzowie, że on by się źle poczuł i sobie wziął te leki. O, tutaj ustawimy mu. O. O, potem sobie widzowie pójdzie spać, widzowie, nie wiem. O, kurwa, cholera, jasna, widzowie przyjechał Jason. Czekajcie, żeby teraz widzowie jakoś z domu wyjść. Ktoś tu jest? Ktoś tu łazi? Ja na tym żarówkę odstawię za mięcha, ręce. Chcę te złoty wywieźć, bo kurwa śmierdzą, a klak tam chałupie, żeby czyścić wszystko dzisiaj. Tu wyczyszczać. Zajdziemy tutaj, zajedziemy tu. Ratniku nie ma, zapakujemy tutaj. Dobra, widzowie, udało nam się, widzowie, oczywiście uciec. Kurwa stoi. Co jest grane? No, moje widzowie BMW prawdopodobnie to ważył chyba. Co tu kurwa zajechał? Ja, po ty głupku tutaj wjechałeś teraz? Tam BMW moje stoi, co on teraz robi? O cholera jasna. No teraz widzowie mamy problem, bo on tam chciał zajechać, ja BMW postawiłem. Co? Ja to tutaj chcę przyjazdem, coś tu przyjazdem? Wziął to? Nie pamiętam nic. Muszę coś wziąć kurwa jakieś. Co muszę się na spokojenie, że bo coś. Z widy mam, nie wiem, co tu. O, to widzowie, dobra myśl, tak, mam z widy, Jason, weź sobie jakieś te leki, tam masz i pierdol laksa. Coś tam ci przestawiało cię w głowie, bo wiesz, ty masz takie różne, nie wiesz o co chodzi, nie? Musisz sobie wziąć. Trzeba to wywieźć, to trzeba wywieźć, jeszcze wywieźć, to postawić tam na złomuj. Tak, posłuch. Jason, ty masz z widy, musisz sobie wziąć tego nie pierdol maxa, tam masz, bo opakowałem 50 tabletek, od razu weź tam jest 10. Wywieźć to, wywieźć kurwa, bo to kurwa ma nie policja na mnie szuka. Wywieźć to, trzeba gdzieś wywieźć. A ty, ale co on robi? Ty, gdzie on tym jedzie? Ty kurwa, gdzie on pojechał? Ty, ale gdzie on pojechał tym moim BMW? Halo? Gdzie jest moje BMW? A, da,
da, to już tu łazi, to już tu łazi, to już się odzywa. Dobra, to nie wywozić, to jest furgonetka elegancka. A tam jest, dobra, tam jest. Wynosimy, to. Te ziemniaki trzeba wywalić stąd. Wynosimy te śmierdzące te i to warto zawieść. Yep. Tylko klucz jest mój, kurwa, klucz w kieszeni mam chyba. Ten klucz trzeba zanieść, ten klucz. Ja! Klucz. Widzowie, klucz tam leżał! Leżał klucz, widzowie, tam! Klucz wezmę. Ja, widzowie, klucz tam leżał, cholera jasna, widzowie, żeście nie widzieli tego na odcinku, klucz tam leżał do skrzyni. Trzeba to zanieść gdzieś tutaj, o, to gdzie? Wszystko. Gdzie zaniesieś to? Trzeba zanieść to wszystko. Ale gdzie? To tak trzeba zanieść, żeby to schować, tak kurwa, żeby ludzie nie widzieli. Tam jest, widziałem go. Niech wejdzie tam tego pokoju, tam on niech wejdzie, no. Nie, tu się nie da tego sadzić. Jep. Kurwa, widzowie, nie widzę go, to chyba prawdopodobnie tam gdzie kuchnia jest gazowa. Tam gdzie kuchnia jest, no, kuchnia. Pomieszczenie. Albo tam gdzie widzę położyłem tabletki. Kurwa, nie zmieści się za dużo. Idzie. Wchodzi, weszedł tutaj, bo widzowie, mamy go tutaj. Klucz ma klucz. No, gdzie to dasz? Gdzie on pójdzie? Kwiatka dał, nie widzi mnie, ha! Teraz weź leki i idź spać. O kurwa, tutaj nie ma. Co tam się dzieje? W domu? Kurwa, zapadło się. Kurwa, klucza zgubiłem, ja, przez zasłonię wyleciało. Kurde, zapadło mi się. Kurde, miało to. Kurde, wyjść nie mogę. Drzwi takie porobili, kurwa, małe. Dobra, czekajcie, widzę, ten klucz tam zostawił, czy nie? O, czekajcie, teraz tam jest. Dobra, to sobie pod tym tabletkę muszę wziąć, bo... O, szczęście. Na głowę mi strasznie gdzieś się boli, kurwa. Daj mi dobry pomysł. Prześpię się i pojadę w nocy, tylko to muszę najpierw wywieźć, tutaj powsadzać te ciała. Wsadzamy tutaj te ciała. Ja tutaj farbunetki. Miałem wywieźć, ale ten kurwa chudzi mi ten spad, kurwa. Za kwiatek. Tu gdzieś po spad. Tu gdzieś. Nie wiem. Nie wiem, gdzie to było, jest coś tu się drze dalej. Co on tutaj robi? Jedność to kurwa, bo coś zaśmierdziało się już kurwa z tych lat. Nice. Nie ma widać takiej możliwości, jeszcze ten klucz widać tam musi leć. Pójdę jeszcze widzowie raz sprawdzić. Co to założę? Ten klucz muszę tam schować dobrze, by był kurwa. Już wiesz, widzowie leci ten klucz, o co to chodzi? Widzowie, on Jason ma z widy. On mówi, jednak widzowie musi wziąć tę tabletkę. Niech pójdzie jeszcze raz sprawdzić, bo przecież tam leci klucz. O co tu chodzi? Idzie, dobra. Może to śmieci jeszcze. No ale klucz tam leży, przecież on nie do tam kurduniczki. O co widzowie chodzi tutaj teraz? On naprawdę widzowie chyba chory jest psychicznie. I ten klucz idę schować jeszcze. No przecież tam klucz leży. Zniczko chyba, zniczko tam. Nie wiem, czy gdzie tam kurwa, no nie pamiętam. Tylko doniczko jak na parapecie leży. To już mi tu gada dalej, gaaa. Tak się kurwa się leje. Zobaczmy, gdzie ten klucz jest. Co ty klucz na parapecie robi? Co jest kurde? Co jest? Chcesz na parapet dać, głupku. Co jest? Czemu to tak jest? Czemu to tak jest? Ja dałem tutaj za kwiatek. Tutaj oddałem. Jak za kwiatek mogłeś dać, to tylko tabletkę sobie musisz wziąć. Tu sobie legnę, tu przeszkę się, muszę się przespać. Tylko kurwa muszę gdzieś takie wziąć, albo sobie dać na łeb coś założyć. Za łeb? Po co byś zakładał na głowę coś? Nie, no ale nie do picia, czy to jakaś woda mam. Z kramu może wezmę, bo ja wiem, pojemnik jakiś jest tutaj. Najpierw to muszę to po robocie zrobić i chciałbym się tak zrobić, żeby noc była potem. Prześpię się tak na 12 godzin. Ale ty tabletkę musisz wziąć, bo bez tabletki to nawet nie idź spać. Ona jest taka fajna, bo powiem ci, że ona jest taka fajna na sen, na ci Jason powiem. Tylko nie wiem, czy ja mam to, schowałem, bo miałem takie tabletki, kupę tabletek miałem. No to ja ci dałem od razu tam na stole w leżo. I w nie musisz brać, szukać. Ale bo ona mała, dobra, to idę się płaść chyba. A tabletkę wziąłeś?
50 tabletek. I pierdol, max. Bóg do dupy, jak dupy, kurwa, jak dupy on do akcji zrobił. Co ty kurwa jest? To nie jest to w ogóle, ja na inny, ja się na głowę. To też jest. Nazwijmy. Głupie, pierdolę, jak głupie. O właśnie, twoje jak było te matkę pierwsze ściągnę, to kurwa jakiś babcie brańców, wiesz co? Użeranie się nad sobą, no to to dobre, no o, dobre. Życie, o! Czarnowictwo, o to też. Ale tamto na górę, to tutaj dupę rozsadzić, czy co? No przecież masz dupę z dupy. Wymówki. Wymówki, właśnie. Wymówki masz dobre. Nie, nie. O, no nie, ja nie zaglądaczem nie jestem. To nie wiem. Nie, weź za to. To weź za to, tylko chałupy. I się tam a, dobrze widzowie, widzieliście? Taki w tej filmie tylko masz na kanale. Weźcie z łupa, zawróćcie łapeczkę w górę, kurwa i tyle, nie? To są widzowie odcinki, a nie. Tu się widzowie robi pożną rozpierduszkę. A, muszę się paniać wziąć jakiś. Bo to wodę trzeba 5 tabletek zrazu wziąć na raz. Przespać się. O, słyszycie? Czekajcie, podejdę z drugiej strony, zobaczę. Czekaj, to tam do kuchni zaniosę. Kuchni, o, tu o. Jest, widzę go. Co on tam robi teraz, ten wariacik? No bo to jest na stawie, rozpakowanie. Tylko nie wiem, czy to coś się stanie mi, bo się nie truje tym. Ta bierz, nawet 10 na raz. Tu mam to. Dobra, pójkam. Kurwa, mnie dusi, kurwa, jaki wodę się napije. Gór. Kurwa, to jest niedobre, kurwa, kwaśne. Jeszcze jedna. Gór, piję se. Ale fajnie się pije. Dobra. To jeszcze zostało mi, to będę miał jeszcze. Jestem teraz. Co dziś to położymy, tutaj położymy. I czekałem na nas, ma działać. To jak na nas, jak ty człowieku na chwilę ty się przywróci, by nie leżył człowieka w kuchni. Ooo, się samo czuję. O, pierdzie. Jak mi rzuca! O, pierdzie, jak mi rzuca. O, pierdzie. Czek, kurwa, idę się położyć. O, pierdzie, klucz, gdzie jest mój klucz? Nie, o, pierdzie. Zablokowałem się drzwi. Kładę się, kurwa, gdzie mi to mi mocne tabletki, bo wiesz, za co działać. No weź, weź tam do środka, no. Zablokowałem się. Dobra, no. Śpi, dobra, śpi! Kurwa, tak bym spadł z łóżka. Spadł z łóżka? Jak to widzę możliwe jest? Śpi, patrz! Kurde. No dawaj to łóżko. Dobra, śpię. Dobra, teraz ja wchodzę tam. Biorę klucz, wchodzę i tyle. Czekaj, widzę, muszę przesunąć mu nie pierdol Maxa na bok. Jak se fajnie śpi? Ale ja co to takie widzę, drzwi robią małe? Co to się dzieje? Już dzień? Już noc? Ja ten klucz. Dobra, chyba trzeba wychodzić już, bo to już chyba 12 godzina. No was. Kurwa, pić nie mogę. Dobra, wyszłem. Gdzie są? Jestem na górze! Ty, dobra mi to być spanie ma! Gdzie są? Dom ci kradną, nie śpi! Co ty, nie mówię, co nie? Klucz ci kradną! Gdzie jest klucz? Uciekamy! Gdzie jest klucz? Tutaj postawimy go! Szybko! Ja pierdolę klucza, ja mam mojego, dronimy go! Szybko, klucz! Coś nie ma mojego BMW, cholera, jest to, gdzie jest moje BMW? Kurwa, mać klucz, szybko! O, jest! Dronimy go! Za klucz! Cholera, ja stoi, nawet nie mam czym jechać, nie mam auta! BMW mi okradł! Szybko do Indora do chłopy. Rura za nim. Dawaj, szybko, biegnij. Szybko klucz widzę, wychowamy. Kurde. Niemietkowski, kurwa, wierzyłem. No, idź mi, chyba. Co jest?
gdzie on jest. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Ty jego nie ma, gdzie on jest? Kurwa, gdzie jest mój klucz? Klucza kurwa kradli mi. Widzowie, ale do śmierci głupi. W ogóle pszczoły widzowie latają osy. Zaraz mi jakoś urządli. Ja go tu widzę, nie ma ogólnie chyba. Bradys. Nie ma go widzowie, to gdzie on jest? Co mój bradys? Ty widzowie, on do wieszka, on pojechał do tego! Do mojej gospodarkę! Jak widzicie, widzowie, klucz tutaj leży, nie? Powiem wam, widzowie, taki dosyć ogromny jednak, nie? Tak klucz. Kurde, gdzieś jest on. O, co ta chłupa jest? Ty, a tam stoi! Ty, widzę tam stoi furgonetka jego, ta nowa. Z tego, z wojska. Patrzcie tam, o. Widzicie? Tam stoi furgonetka jego, o, patrzcie tam, o. O. Stoi, czekam, widzę, że do Indora przyjdzie. Jesteśmy, widzę, już bardzo blisko. Jesteśmy naprawdę, widzę, bardzo blisko, nie? Komu widzę, żeby ten tylko tego klucza nie zdobył. O kurwa. Indor, gdzie on jest? Nie ma, nie jest. Nie, gdzie widzowie moje BMW jest? Co tam widzowie, lubię pojadę? Nie ma go. O cholera jasna. Widzowie, zobaczcie, co widzowie tu na pace ma. Ludzi zabitych. Gdzie on jest? O kurwa. Co jest? Aha! Aha! O cholera jasna! Dogadamy się jakoś! Dogadamy się jakoś! Dogadamy się! Dogadamy się, dobra? Nie zabijaj mnie! Jason! Klucz mi! Dobra, ja ci oddam klucz! Dobra, wypuść mnie, dobra? Widzowie, niestety! Musiałem widzowie to niestety zrobić. Zabiłbym mnie widzowie, gdybym nie oddał klucza, widzowie zabiłby mnie. Po co ja wchodziłem do tej furgonetki, ta? No to mi w ogóle lepszy, żeby do furgonetki wsiąść. Cholera jasna. Trudno ci schować to. Zaraz gdzieś jakieś misówkę czy inne, dobra to... Widzowie, musiałem mu niestety oddać, bo bym widzowie zabiłby mnie w tej furgonetce. Widziałeś, jak widzowie, jak był w dużej agresji, nie? A gdybym ukradł mu ten klucz, naprawdę byłby fajnie, ale widzicie, nie daliśmy rady. Klucz, kurwa, ja zgubiłem klucz. Niestety, widzowie. Byliśmy naprawdę, widzowie, blisko, ale niestety nam się nie udało, jak widzicie. Gdzie klucz? Było to, widzowie, naprawdę, widzowie, było to dobre zrobione, ale widzicie, no niestety nie udało się. Musiałem, widzowie, niestety tak zrobić. Nie piszcie w komentarzach, czego mnie tak, że nie wiem, nie przewalił mu albo coś. Nie byłem, widzowie, w stanie tego zrobić, niestety. Nie było widać takiej możliwości, sami się widzowie widzieliście, nie? No... Do paki się schowałem, niestety przyszedł do paki i zauważył, widać, że tam siedzę, no i dupa, nie? Niestety. Dzisiejszy odcinek byłby to na tyle, pamiętajcie o stawieniu łapeczki w górę po dzisiejszym materiałem, jeżeli chcecie więcej takich odcinków. Subika oczywiście na kanale, obowiązkowo zostawcie ten, który nie subskrybuje kanał, to jest ważne, zostawienie subika. Napiszcie hashtag tabletki, ja mam szybko oczywiście serduszko. Niestety, ale dzisiejszy odcinek, widzowie, tylko tyle mogliśmy zrobić. Byliśmy naprawdę blisko. Została nam tak naprawdę sama prosta. Sama prosta, ale niestety wszystko runęło. Trzymajcie się, widzowie, do kolejnego odcinka, który odbędzie się w niebawem. Także trzymajcie się i nara!